Gdy dowiedzieliśmy się, że wystartował budżet obywatelski, to razem z zarządem oraz z naszymi członkami Słupeckiej Organizacji Strzeleckiej Fort postanowiliśmy zgłosić nasz projekt pod nazwą Modernizacja Strzelnicy Miejskiej na ulicy Gajowej. Jest to jeden z najstarszych obiektów, znajdujący się w całym tym kompleksie obiektów sportowych na ulicy Gajowej. No i z wiekiem lat wymaga on już remontu. Remontu, no i dostosowania go do współczesnych norm. Nasz projekt zakłada wyremontowanie elewacji, zrobienie całej podłogi od nowa. Również będzie wykonany remont dachu, jak i modernizacja magazynu. Będzie zakupiony odpowiedni sprzęt, podstawowy sprzęt na wyposażeniu strzelnicy, czyli przykładowo broń pneumatyczna, sejf oraz kulochwyty. Również nasz plan zakłada wykorzystanie terenu drugiej osi, który do tej pory nie był w żaden sposób wykorzystany, na miejsce rekreacyjne, gdzie powstanie wiata, altana oraz murowany grill. Dodatkowo będzie utworzone też zaplecze kuchenne, po to, aby po prostu mieszkańcy mogli również korzystać z tego miejsca na co dzień. Wszystkich mieszkańców Słupcy zachęcam do głosowania na ten projekt, ponieważ z tego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Na tym zresztą obiekcie bardzo często odbywają się różne zawody właśnie biegowe, gdzie często jest wykorzystywany właśnie ten teren, takie imprezy biegowe jak bieg leśnika, który jest zorganizowany przez MOSiR, czy też nawet bieg dla szlachetnej paczki.